Hey there. Great. Dzięki za to. I need to ask okay. you for... Okay. Yeah? I want you to avenge my brother. That's a rather ponderous favor. Okay. It's my mission. It's why I've been creating these weapons for the past 4 years. I don't care about money. I only care about making a weapon strong enough to kill those bastards. What bastards? The ones in the mountain. That little shade and his robot. There are shades here? Your brother was killed by a shade? Yes. And what have we decided? It's killing time. No. Wiemy o tym bardzo dobrze. Ale co, wejdziemy na tą arenę na górze okrągłą i coś nam wyskoczy, gdy poprzednim razem nic takiego się nie działo? No na to wychodzi. Tutaj znajduje się ten robot, ale poprzednim razem go nie było, więc tak śmiesznie troszeczkę to wygląda, że teraz nagle nas zaatakuje, wyskoczy na nas, gdy poprzednim razem no nie za bardzo miałem na to nawet ochotę. I wolał popatrzeć, jak się biegamy sobie w kółko. No niech tak będzie, tak? To wyglądało na bardzo wyjątkowe miejsce. Z tym, że... No nie wiem jak mam to rozumieć. Teraz na pewno coś się większego dzieje. No może po prostu poprzednim razem nie powinienem był tu przychodzić i wystarczyło te części gdzieś indziej znaleźć. No robot jak robot, tylko... No ta cieniosowa energia nim kontroluje. No właściwie jeden cienios na nim siedzi taki mały. Póki co jakoś bardzo potężnie nie wygląda. Bardziej jak wszystkie poprzednie, jakie widzieliśmy. To nie wyszło za bardzo. Już to mu więcej obrażeń zadaje. No jest shade na nim, siedzi faktycznie. I co z nim? Rozumiem. Zabieramy się za to. No raczej zwyczajne nasze bronie tutaj będą najlepsze. Ślizgi co nieco robią. Pionchy też chyba sprawują się całkiem w porządku, tylko takie pojedyncze. Wtedy walnąłem tymi tą bardzo dużą ilością ich. W pełni naładowanym i niezbyt to zadziałało wtedy. Nie wiem czemu. Mało życia zabrało mnie jak na coś takiego. Też widzę, że to jeden z niewielu przeciwników, gdzie nasza magia nie jest absolutnie najlepszym sposobem na walkę z nim. Ale coś tutaj się dzieje. No, dopiero prawdziwy boss się pojawi. Nie wiem, co mówili. Ej, patrzcie, jaki jest on ogromny. No chyba nie. Walczyliśmy z podobnymi wiele razy. Ogromny to on się dopiero zrobi chyba. Jak wszystkie części z całej fabryki się dołączą do niego. Takie skrzydła sobie zrobił? A to ciekawe. Myślałem, że jedynie 10 razy większy się zrobi. A się nieco ciekawie przerobił. Chyba te skrzydełka warto będzie strzelać. No teraz jak lata, to trzeba strzelać, na pewno. Powolony, czy nie? Nie, A będą cienie, które mi wskazują, co mam robić? Nie za bardzo, bo... Znaczy dobra, czasami coś widać. Ale ma się mało chyba czasu na to, no dobra. Wracamy. Nie udało się tym trafić, ale... No mamy sposoby na latających gości. I to już ma tyle życia, że... Co, gdzie ty się patrzysz? No fajnie, ale już go kończymy, więc się tak nie zastanawiaj nad tym, że takie sprytne rzeczy potrafi. Nie, bo to już byłoby zrobione. Co się dzieje? No to widzę, ale... Trochę mi czasu brakuje na to, żeby nadążyć za tym zrobieniem uniku. No spoko. Już byliśmy prawie na końcu tego. Ale co, sugerujecie mi, żebym wyszedł, czy co? Że ta kamera się odwróciła.
W cienia musimy teraz. W cienia... W cienia... A, w ogóle was tu wiele się zrobiło. Co to się dzieje? Cała armia z jednego nagle wyskoczyła. Mission. You stupid machine! You killed my family! You took everything from me! Why did you have to be here? Why you? Why are you here? Why? Hitting that thing won't bring your brother back. But he's dead! And it's this bastard's fault! And hitting it makes me feel better! Just wait! You freak! You goddamn freak! I'm gonna explore this entire mountain now! I'll make terrible weapons! Killing machines! No one can stop me! Yeah. Madness driven by hate. This is hardly the happy ending I was expecting. He doesn't know any other way. Revenge is a fool's errand. I know. Pamiętamy, jak nasza ostatnia wizyta tam się skończyła. Powiedziałbym, że to, co teraz leci, to mój ulubiony kawałek z gry, ale no tutaj każdy jest tak niesamowity, że to... Ciężko powiedzieć, który jest najlepszy. Ale jak on po prostu wejdzie ze słowami, z wokalem, to będzie moment. To będzie coś. A już zbliżamy się powoli do tego momentu chyba. Chociaż to jest piękne tutaj w tej grze, że mimo że to niby zbliżamy się do końca, to ja tak bardzo nie wiem, czego mogę się po niej spodziewać. I to jest piękne, bo jak już wielokrotnie ta gra czy automata pokazały, mogą nagle zrobić z siebie inną grę, mogą nam wrzucić najbardziej niespodziewaną rzecz i nie da się spodziewać kolejnej chwili po prostu. I to jest śliczne, to jest niesamowite tutaj, bo niby to kończymy, ale tu może cały czas stać się po prostu wszystko. A! Coś niezwykłego się ostatnio działo? No cóż, dziwna tutaj obecność wydaje się tutaj być, gdy odwiedzam boskie drzewo. Boskie drzewo? No tak, legendarne drzewo, które istnieje w sercu naszej wioski. Czy wiesz, dlaczego może tak się dziać? No nie. A dlaczego nie badałeś tego? No cóż, no nie powinniśmy podchodzić w ogóle do tego drzewa poza modlitwami. A to dlaczego? No nie wiem, okej? Okay? To po prostu tak od zawsze było. Dziwne. No mamy to wielkie, piękne drzewo. I wyglądało właśnie wcześniej, jakby można było do niego wejść. Ale nigdy nie mieliśmy takiej opcji. Jesteśmy trawą, jesteśmy drzewami, jesteśmy lasem. Dlaczego ostatnio napotykamy jedynie na takie dziwne osoby? I kto to mówił, Aizo? A jakby tutaj Księga Czarów Wise był w stanie wygadywać takie bzdury. Chwila. Chyba jeszcze nie skończył. Mroczna forma, która rządzi wspomnieniami. Niech słowa uformują się zgodnie z twoimi upodobaniami. To by było miłe. Czarne, czysta ciemność wymalowana na wszystkim. Słowa porozrzucane po ciemności. Dobre słowa, ciężkie słowa, miłosne słowa, wszystkie błyszczą się w ciemności jak kryształy. Słów teraz mniej, czas krótszy. Łapiąc słowa z desperacji, drzewo odwraca się ku niebu. No, that's wrong, szepta drzewo głosem wiatru przez liście.
To nie tak powinno być. Plan zawiódł. Kiedyś dawno temu drzewo pamiętało wszystko na temat świata. To było jego zadanie, jego cel. Drżało z radością, gdy zbierało wspomnienia ludzkości. To nie był przypadek. Emocje były częścią tego drzewa korzeni i kory. Wspomnienia zbierane jak rosa na grubych liściach drzewa i w końcu sformowały się w sieć, która obejmowała cały świat. Słowa padały na światło słoneczne, zanim przechodziły przez liście do basenu pamięci. Z niego słowa łączyły się, formowały kolonie. Kolonie łączyły w wiry światła i światło łączyło się w gwiazdy. Każda gwiazda była jak dziecko drzewa i kochało je wszystkie ono. Patrz na moje wspomnienia. Dziecko jest tutaj, ściągane na dno przez chorobę. Jest zbyt młody, by cierpieć. Szczupły, nie do opisania, chłopca skóra odcień bladsza niż wybielone pościele szpitalne, na których leży. Jego rodzice nie odwiedzają już go, bo nie mogą znieść patrzenia, jak cierpi. Doktorzy już dawno oddali jego los dla bogów. Chłopiec też już porzucił nadzieję. Dziwne emocje, obawy, nienawiść narastały w środku ciemności w jego młodym sercu. Rozrastały się w ciemnych zakamarkach jego młodego serca. Próbował odrzucić ten czarny terror, który kiełkował w jego ciele, ale żadne wysiłki czy łzy nie były w stanie odrzucić najeźdźcy. Dawno przestał gniewać się na rodziców czy doktorów. Kiedyś to robił, ale teraz jego ból jest większy niż jest miejsca w jego sercu, aby myśleć o innych. Jedynie jedna osoba przynosi komfort dla chłopca. Zdrowa młoda dziewczyna z opaloną skórą i brązowymi, głębokimi oczami. Jest promykiem nadziei i światła w chłopce świecie. Jej sama obecność przynosi mu ukojenie. Ale nie jest w stanie patrzeć się na jej twarz. Kiedy się spotykają, chłopiec jest przepełniany wstrętem do samego siebie. Wkrótce ten wstręt zjada go od środka i zjada wszelką radość jego, jaką otrzymuje od widzenia dziewczyny. Dziewczyna w końcu przestanie przychodzić. On o tym bardzo dobrze wie. Każdą chwilę spędza, obawiając się tego właśnie dnia. Myślę, że jeśli z nią porozmawia, jeśli może jej powiedzieć o swoich uczuciach, to może tak się nie stanie, ale nigdy nie dochodzi do tej rozmowy. Dziewczyna zniknęła. Chłopiec zginął samotnie. Drzewo zbiera te wspomnienia i ostrożnie przechowuje je w sobie. Zapisane na nim jedno słowo: zazdrość. Patrz na wspomnienia. Jest tutaj wojowniczka. Jej największy przeciwnik to bestia z czerwonymi oczami, której nie może całkowicie pojąć. Gdy uderza ją swoim mieczem, zamienia się w słup soli i umiera. Ale gdy biały dym znika, nowy wróg powstaje. I kolejny, i kolejny. Wojowniczka wie, że jej trudy są na nic, ale walka z nieskończonymi falami przeciwników zapełnia ją z poczuciem radości i celu. Gdzieś wewnątrz wojowniczki narkotycznego umysłu leży lekkie wspomnienie jej córki. Może dziecko jedynie istnieje w jej głowie, umierające pozostałości potężnego snu. Ona nie wie. Jej przyjaciele i inni wojownicy przychodzą i odchodzą. Niektórzy uciekają w strachu, niektórzy zostają pożarci. Zaczęła walkę z 33 towarzyszami, ale większości już nie ma. Ciało wojowniczki przychodzą dreszcze, ale nie rozumie dlaczego. Z czasem, gdy słyszy zawzięty, niski głos, arena jest kompletnie pokryta ciemnością. Spoglądając w górę, wojowniczka widzi bestię tak dużą, że zakrywa niebo. Śmieje się. Robiła to przez tyle czasu, jak może tylko spamiętać. Pokryta krwią i błotem, śmieje się i śmieje, aż miasto, które posiadało jej córkę, zamienia się w proch. To wspomnienie było tutaj przechowywane od długiego czasu. Wypisane na nim jedno słowo: strata. Patrz na wspomnienie, czerwony smok upada z niebios. Och, wspomnienie zostało stracone. Jaka szkoda, to było moje ulubione. Po wielu wiekach istnienia, drzewo zobaczyło, że jego ostrożnie opisane wspomnienia zaczynały zanikać. Te, które wydawały się kiedyś nieskończone, te wspomnienia teraz wydawały się być gotowe, aby zniknąć na zawsze. Drzewo nie czuło smutku. Żal to emocja, której nie pojmuje. Ale jednak ma pewne poczucie, że czegoś brakuje. Góra wspomnień, które tak ostrożnie zbierała, zniknęła. Drzewo rozciąga swoje gałęzie tak daleko jak może, ale nowe wspomnienia nie chcą przylatywać. Basen wspomnień był czarny, pusta dziura.
Puste miejsce, w którym życie kiedyś rozkwitało. Drzewo straciło swój cel. Nie mogło zrobić nic innego niż tylko przesłać te pozostałe wspomnienia, zaśmiecając ziemię pod sobą, pod swoimi gałęziami. To dlatego drzewo było zadowolone, gdy mężczyzna i jego towarzysz weszli do pokoju. Cóż, to miejsce jest cholernie ponure. Pokój był całkowicie pusty prawie. Jedyne co widział, to kilka kryształów rozrzuconych przypadkowo po ziemi. Podniósł jeden kryształ i zajrzał do niego. Nagle zobaczył znajomy widok. To las mitu. To wieśniacy, więźniowie ich własnych snów. Przepraszam, drzewo pomyślało. To jedyne co pozostało. Gdy Cidi patrzał w kryształ, oszołomiony, głos nagle zawołał go ze wewnątrz jego umysłu. Głos błagał o wysłuchanie. To był rozkaz. Nie było innego wyjścia niż podążyć za nim. Nagle para zauważyła, że musi słuchać. Oni muszą słuchać. Patrz. Mała, cienista istota pojawiła się spod podłogi. Wyglądała na cień. Cienia schwytał za kilka kryształów ręką. Więcej kryształów wypadało z jego twarzy, jak kawałki złamanych zębów. Widoki i dźwięki brzęczały z jednego do drugiego, zanim zniknęły na zawsze. Stworzenie wykorzystywało wspomnienia, traktując te cenne obiekty jak kolekcje tanich zabawek. Ten cień wydaje się pożerać wspomnienia. Ta mała rzecz? To ledwie jest warte mojego czasu, żeby to zabić. Drzewo wyciągnęło do Cidiego swoje gałęzie. Bez chwili namysłu, Cidi złapał za ostrze, zamachując się na cieniasa, rozrywając jego żołądek na pół. Kryształy wyleciały z cieniasa i rozrzuciły się po całej podłodze. Spójrz, pomyślało drzewo, to jest wspomnienie skazania, które straciłem. I satysfakcji, i wiele innych, tak, to dobrze. Drzewo otworzyło usta, próbując coś powiedzieć, ale żaden dźwięk się nie pojawił. 1000 lat ciszy i samotności sprawiło, że drzewo zapomniało pewnych rzeczy, ale zamiast się denerwować na to, rozradowało się, skupiając wszystkie siły na zagadce mówienia. Drzewo sformowało kilka prowizorycznych strun głosowych i spróbowało raz jeszcze. Ja błagam, wypluło świecący zielony kryształ. Jeszcze raz. Błagam was. No tak. Jaki był kolor straconej zazdrości? Ha, żebym ja zwracał uwagę na coś takiego. Zielony? Brązowy? Powiedziało. Cienias ma inteligencję i emocje. Kogo to obchodzi? Odsunął na bok komentarz Wise'y, gdy jego miecz przeciął się przez prawą rękę Cieniasa. Cienias wyciągnął drugą rękę do Cidiego. Muszę dotknąć go. Muszę doprowadzić do kontaktu. W momencie, kiedy jego palce musnęły po Cidi, drzewo poczuło gorące uczucie, które zaczynało je palić. Coś gorącego przeleciało przez palce, przez rękę i przez jego całe ciało. To była emocja, większa niż cokolwiek, co czuł przez wieki. Drzewo wypłakało i zawołało z zaskoczeniem i radością. 1000 samotnych lat, 1000 lat cichego rozmyślania. Drzewo poczuło, jakby miało się rozpaść właśnie. Przez długie wieki drzewo było same, jego serce zamknięte ciężkimi łańcuchami, ale nie więcej. Nowe, potężne emocje zaczęły nad nim panować, powodując, że jego serce się rozjaśniło. To było coś więcej niż proste emocje, do którego było stworzone, żeby czuło. To był początek duszy. I mężczyzna był kluczem. To była obietnica z bardzo dawna. Tak miało zostać uwolnione. Żołądek drzewa zaczął się zwijać z bólu. Nowe, nieprzyjemne uczucie. Ale to jeszcze nie był czas na to. Jak wielu było straconych przez wojowniczkę, która walczyła ze czerwonooką bestią. Okej, koniec tych zagadek. Zabiję tego głupiego cieniasa raz na zawsze. Coś okrągłego i świecącego wypadło z otwartego brzucha i poleciało na podłogę. Klucz! Wykrzyczała książka, złap za klucz! Miecz mężczyzny spowolnił. Czas zaczął się rozszerzać wokół nich, rozciągając i spowolniając. Czas jest zasadniczy, następne słowo musi być usłyszane. Słowa wybuchły.
zaczęło być ciężko, aby rozróżniać ich znaczenie. Basen wspomnień zaczął się łamać, gdy nieskończona ciemność zaczęła przewiercać się do ścian. Wise powiedział, ten świat się rozpada. Cydi powiedział, jak świat może... Leter? Błagam, najważniejsza rzecz. Światło stało się kompletne. Wspomnienia zniknęły. Tożsamość drzewa zaczęła znikać. Gdy litery powoli znikały, Cydi został wyciągnięty z powrotem do prawdziwego świata. I drzewo było usatysfakcjonowane. To była podróż... Nie myślałem, że ci niasy będą w stanie racjonalnie myśleć. Nie obchodzi mnie, czy potrafią stepować, czy grać na skrzypcach. Czy nie mogę ich po prostu zabić wszystkich bez tego voodoo nonsensu? Gdy drzewo zostało pokonane, nie musimy się już martwić o byciu pochowanym w świecie liter. Chyba, że oczywiście czas sam zacznie się przewijać do tyłu. Co mi powiesz ciekawego? Pamiętasz właśnie tą The Eerie lokację? Tą przygnębiającą skorupę wioski? No cóż, już się to trochę zmieniło. Właśnie dostałem niedawno list od dowódcy wioski. Okej, pozdrowienia od mojej do twojej wioski. Mam nadzieję, że wszystko idzie u was dobrze. Nasza wioska się zamknęła od świata jakiś czas temu na zbyt wiele lat, ale zadecydowaliśmy się to zmienić. Liczę na wielu klientów od was i z całego świata. Co do tego poświęcenia, o którym napisałaś, jeden z mieszkańców naszej wioski powiedział, że może coś wiedzieć na ten temat. Możecie przyjść i z nim pogadać, jeśli będziecie mieli. Myślę, że jeszcze na loading będą kontynuowali rozmowę. Ale no, coś dziwnego się tutaj dzieje, bo nagle taką 180 strzelają z maksymalnie zamkniętych na świat. Się otwierają, zaczynają tutaj bawić się w jakiś handel, takie rzeczy. Albo po prostu tutaj, no, dowódca wioski tak nagle postanowił coś robić. Albo może dzieje się tutaj coś bardzo, bardzo dziwnego. No póki co, widoki są to bardzo podobne, z tym, że możemy spokojnie, jeśli chcemy, pójść z ludźmi pogadać i nie będą siedzieć zamknięci w środku swoich domków małych. Okej, może nie do końca. Nie do końca tak miło są nastawieni do nas. Okej, czy to jakaś pułapka, czy o co właśnie chodzi? No tutaj faktycznie są ludzie, ale ci z domów tak strasznie negatywnie do nas. No żarcia nie chcę. Materiałów też nie potrzebuję. Ty tutaj tak dziwnie stoisz na straży. Ty mnie koleś interesujesz, panie Kowal. No to fajnie. No mają tutaj idealne miejsce na walkę z jakimś wielkim potworem. Nawet nie jedno, oczywiście no już raz sobie to w takim celu wykorzystaliśmy, więc zobaczymy, czy sytuacja się powtórzy. Na razie idziemy pogadać z dowódcą. Chociaż to nie on miał te informacje nam przynieść. Może dowiemy się po prostu, kto taki nam pomoże. No właśnie, wysłałeś list. Nasze dni są policzone, nasza wioska jest zgubiona. O, tak radośnie jak zawsze. Okej, wystarczy. Wiemy, że napisałeś ten list. Nie wiem, o czym mówisz. Przestań już, no może będzie szybciej, jeśli zabierzemy nasze sprawy gdzie indziej. Strasznie ładne są te miasteczka w tej grze. Bardzo oryginalne, bardzo fajne i w ogóle fajne też. Nie wiem, czy wiecie, że są fajne. Po prostu z tobą było trzeba pogadać. Ty o wszystkim niby wiesz. Ale może nie wiem, może wiem, więc o co chodzi w końcu? Pozwólcie, że zapytam, czy jesteście przyjaciółmi Skyne? No, można tak powiedzieć. Och, słyszałem plotki, więc jesteście tutaj, żeby zapolować sobie na cieniasów? Dokładnie tak, nasz cel to pokonać ich wszystkich. Wszystkich?
Okej. Wszyscy ludzie tutaj są przejęci? Czy nie? Nie wszyscy. Tutaj ich grupka. No dobra, łapki, łapki. I to działa fantastycznie jak zawsze. Ten tarczę sobie wziął. Aha, dobra, to jest Emil, już tak na niego chciałem lecieć tu. No właśnie, dlaczego? Co się stało? Że tutaj połowa ludzi z wioski została przejęta. Mind if I join you? Kaine, the villagers are possessed. But not all of them. Some are still human, so be careful. Jasne. Ale co, mamy wybić po prostu wszystkich, czy co? No na to się zapowiada, uda się kolesio zwrócić? Jedynie magią. Może na to za późno. Nie wiem, czy są ataki takie wykopania ich w powietrze. Są takie ataki. No, tym razem nie wyszło. Tu w miarę czysto. Możemy na górę się dostać, jeśli byśmy chcieli. Aczkolwiek nasz cel prowadzi w tą stronę. Więc tak też róbmy. Jasne, jasne, że będę pomagać. Mogę biec po prostu do naszego celu. O co chodzi? Znam was czy nie? Raczej nie, raczej po prostu mieszkańcy wioski. Kaine, who are they? Don't believe her. This woman's a shade. My sister! No! You! You people are the true monsters! Stay back. Your sister is one of them now. She's my sister and I love her. Co? Ile razy ona zginie tutaj mi w czasie gry? Zrobili sobie kozła ofiarnego z niej wszyscy. No dobra, nie macie, znikasz. Raz, dwa, trzy, cztery, nie cztery, bo tylko trzy miałem napoje do łapownicy. Spoko, dajcie mi przejść na drugą stronę. I oczywiście nie mogę wycelować odpowiednio, bo ten system celowania jest dziwaczny. Ja wiem, to nie jest broń do walki z nimi, ale działa. Nie wiem, czemu ta łapa poszła w drugą stronę zupełnie. A w taki ślizg, w taki ślizg. Proszę bardzo. A no wezmę nawet tą podwójną broń. Dwuręczną 389. A no nawet, bardzo potężna. Jak miało być, tak właśnie jest. Czy to was może zwrócić? Trochę. Trochę może. No, pięknie działa. Jest ich niesamowicie teraz dużo, cały czas szefa nigdzie nie widać. Tak przez chwilę myślałem, że może faktycznie ta siostra zamieni się w dowódcę ich, ale jak się okazuje, no nic z tych rzeczy. Proszę bardzo. Oj, te szybkie ataki też są całkiem niezłe. Ile was się tu nazbierało, o Jezu. Lecicie. Mamy 50 tysięcy expa na następny poziom. Tak zerkam, żeby z ciekawości zobaczyć, czy... No, ile po pokonaniu tych kilku, tej grupki, tego expa dostaniemy. Bo no, nie wyświetlają się tu numerki po każdym przeciwniku, więc nie mam pojęcia, ile się tego zdobywa. A jestem tego całkiem ciekaw. Szczególnie, że jest ich tutaj tyle, no 50 tysięcy teraz, więc trochę to do niewiele doszło. Z taką grupkę i przyleciał jakiś wielki. Czy to ta siora, czy to nie ta siora? Może tak, może nie, tak szkoda, szkoda, szkoda. Bo to była całkiem fajna sztuczka. Jakby udało się tak naokoło taki trójkątny skok wykonać i wrócić na drogę. Jednak siorka. O co chodzi z tym? To wygląda mocarnie. No zajmijmy się po prostu ich szefem póki co. Nie będzie to rzeczą najłatwiejszą.
Okej, to go nawet trafiło w odróżnieniu od poprzednich ataków. Wydaje mi się, że przez te tarcze zdecydowanie warto będzie zacząć sobie od, no właśnie, dwuręcznej broni. Jak mnie tyłem złapał, pięknie. Ładnie, 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 tylko daj mi się odsunąć na twój tył. Muszę, naprawdę muszę to robić. Naprawdę wydaje mi się, że nie mam innego wyjścia. Chociaż znając Kotaro, to może być gra, w której masz taki wybór, o którym myślisz, że to żaden wybór. Nie wiem, nie mam pojęcia. Myślę, że to nie jest żaden wybór i muszę walczyć. Nie wiem, czy mówisz o mnie, mam nadzieję, że nie. Lepiej, żebyś nie mówił o mnie. Spróbujmy może w locie tak skoczyć sobie uderzyć. Zobaczyć, czy mogę tak tarczę rozbić. No chyba nie za bardzo, co mi wyrzuciłeś. Pierścionek, a to nie wiem, na co to komu potrzebne. I coś takiego. Tutaj jeszcze finisherka. Albo nie, nie musisz. No raczej, raczej. Jak to będzie wyglądało? Mamy lance pod ręką. Tak sobie to działa. Bardzo kiepsko to właściwie działa. Oj, to będzie piękne. Jakkolwiek mam... No unikać ciężko nie będzie. Pytanie, jak z tym walczyć. To nie trafiło. To jest za daleko, czy co? Nie, 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 nie. Bierzemy się za to, ale teraz też... No, jak tak strzela, to co ja mam robić? Spadać najlepiej. Przecież ja tu nic nie zrobię mu. Uciekasz, no to dobrze. No ja wiem, że w środek mam tutaj strzelać. W miarę możliwości. Jesteś? Dobra, chociaż trochę. Te gwiazdy ciągłe do przodu. No trochę działa. No ja wiem, ale... Co mam zrobić? To bardzo mało robi. Nie warto marnować. I co, czekam aż się przybliży do mnie chyba. Dobra, dobra, dobra. Nawet nie wiedziałem, co się dzieje. Ale w ogóle nie będziesz podchodził do mnie. Oj, wszystkie przedmioty leczące się kończą. Nie będziesz podchodził do mnie, gdy walczy z nimi, czy co? Poszło. No to jedyne, co mogę w tej chwili robić takiego. Mogę sobie strzelać jedynie. Czy strzelać więcej. Chociaż to robi bardzo mało. Przez to się nie przebije. Mogę rzucać dalej sobie, gdy będzie jakieś otwarcie ładne. O właśnie, na przykład takie. Dotrze teraz już kilka. Dobrze. Po prostu trzeba było strzelać w nią ciągle i tyle. Bardzo powoli po prostu ten pasek schodził. Przez wiele czasu boss w ogóle nic nie robił, więc tak dziwnie to się walczyło. W siatę gramy. Nie, na pół rozrywamy, powieki odkrywamy. Żeby w oczko móc spokojnie strzelać. Co to jest? Piękne. Jednak no wróciły i się z powrotem go zamykał. I walka dalej tak wygląda. Laserek. No ładny, ładny. Ale to dla mnie nie straszne. Póki co po prostu będę biegał sobie, bo nie wiem, czy mogę mu coś zrobić. Mamy
Dobrze. Aha. Na chwilę się otworzył, ale znowu laser nadciąga. W sensie, że jak z góry? Emil! I'll keep it busy! You should be able to attack from behind! Ale sugerujesz mi, żebym za nią wskoczył, czy nie? Bo ja nie wiem, czy coś robię strasznie źle, bo zaraz tam Emil wybuchnie kompletnie. Całą energię poświęca. Kane, co tu w ogóle się stało z tobą? No tak, zostałeś zamordowana przez chwilę po raz trzeci. Świetnie, po raz czwarty licząc intro gry. A tu czy wyżej, tu czy wyżej raczej. No właśnie nie, bo kompletnie nie rozumiem, o co mnie prosicie. Przepraszam, znaczy... Tam też z tyłu da się wejść na górę, tylko tutaj akurat mam chyba tylko jedną opcję. Bo tam jest tamten mostek. Albo nie ma tam żadnego mostku. Nieważne. Tyłem też strzelasz, to pięknie. Na szczęście nie jesteś gotowy na moje akrobacje. A to cudownie. Fantastycznie. No, najlepiej. Mogę tu też strzelać zawsze, niszczyć sobie tego poci... Raz, dwa, przewrót. Raz, dwa, przewrót. Raz, dwa, kamero, dobra, zaczynamy. Nie, bo on strzela, ale dobra, te dzidy lance przebijają się przez pociski. Więc spoko. Nie było to może tak mocne, jakbym chciał. Ale teraz... It is escaping to the inner level. W sensie, że tam? Na tamtą arenę? Na tamtą arenę? Ten skrót uwielbiam po prostu. Muszę przelecieć. Z bliska pozwolisz mi? Spróbujmy. Trzeba strzelać, to tutaj podstawą. Sporo tych dużych przedmiotów leczniczych, więc to jest akurat miłe bardzo. Coś takiego. No tyle. Aha. Spoko. Na tyle mało tego zdrowia, że to powinno się udać. Jak to robimy? Emil, gdzie? A, tutaj. Myślę, że Emil coś mówi, pomóż mi. Tak myślę, jak wspomóc, mój drogi. Ale tak to się robi. Tylko, że tam Kaine martwa leży, więc... Aha. He's gone. His instincts have taken hold. The ultimate weapon is being deployed. Oh, wow. Tak chyba nie uratujemy wszystkich. Ale Emil żyje, tak? Nie była jakaś ostateczna samodestrukcja? O, wow. Jesteś dalej Emilem, prawda? Nie straciłeś siebie po drodze? Saved our lives.
didn't you? If it wasn't for you, we'd all be dead. We owe you. It's all right. Nie zostało. Nic. Tej wioski. Całą górę usunął. Oh, wow. Ale po nas... No tak zrobił. Przynajmniej Kaine znowu żyje, po tym jak umarła, to fajnie całkiem. Szkoda, że setki niewinnych osób po drodze straciliśmy. No.